Głównym celem akcji jest uczenie dzieci sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami oraz widzianymi w swoim otoczeniu przejawami agresji. Projekt Kids Against Aggression – Dzieci przeciwko agresji zakłada udział w nim wszystkich członków wspólnoty szkolnej poprzez współpracę międzynarodową z instytucjami szkolnymi. Tak, jest to bardzo, mogę powiedzieć, poważny program, bardzo ambitny, odpowiedzialny, ponieważ z agresją spotykamy się wszędzie. Spotykamy się oczywiście też i w szkole, w domu, na ulicy. Agresja ma różne postaci. Może być agresją słowną, agresją fizyczną, agresją psychiczną. W naszej szkole program prowadzi pani Monika Leśniak, nauczycielka języka angielskiego. Chęć uczestniczenia w projekcie zadeklarował również prezes Akademii Sztuk Walki w Zamościu Piotr Tytoń. Jak twierdzi, młodzież jest obecnie bardziej narażona na styczność z agresją. Problem ten jest obecny wszędzie, w każdym środowisku. Również w zaciszu domowym źródłem negatywnych bodźców są internet czy brutalne gry komputerowe. Dzisiaj jesteśmy w szkole numer 3. Celem przedstawienia programu, który jestem współtwórcą razem z tej szkołą, jest to program profilaktyczny przeciw przemocy. Chcemy ukazać sport jako najlepszą alternatywę dla agresji. Są to działania profilaktyczne, sportowe oraz spotykanie się z różnymi ciekawymi osobami, aby dzieciaki zobaczyły, jak można inaczej żyć bez agresji. W trakcie organizowanych dla uczniów spotkań ze sławnymi osobami młodzież ma okazję rozwijać swoje zainteresowania. Uczniowie w ten sposób dowiadują się, że agresywne zachowania nie są rozwiązaniem problemów, a wręcz przeciwnie. W ramach akcji spotkaliśmy wiele ciekawych ludzi. Ostatnio spotkaliśmy się z panem Arturem Barcisiem. Spotkaliśmy się także z panem Tomaszem Kozłowiczem, z panem Jackiem Mikołajczakiem, a w planach jeszcze mamy m.in. spotkanie z panem Dariuszem Lewandowskim. Akcja Dzieci przeciwko agresji nauczyła nas na pewno, że agresja nie jest najlepszym wyjściem. Na pewno na rozwiązywanie problemów trzeba spróbować to zrobić pokojowo. Trzeba spróbować porozmawiać z tą osobą, z którą mamy jakiś konflikt. A sposobem na rozładowanie agresji też może być rozwijanie naszych pasji. Możliwość spotkania znanych osób sprawia, że młodzi ludzie zaczynają dostrzegać problem agresji. Jest to zatem pierwszy krok do zmiany negatywnych zachowań u młodzieży, gdyż jak wiadomo, przykład idzie z góry.